Pan Paweł Zaręba, instruktor, założyciel, zawodnik. Witamy pana Pawła. Patrycja Pawła, zawodniczka i naprawdę niezwykle utytułowana zawodniczka. Bartosz Bona, zawodnik równie mocno utytułowany. I Ariel Piechocki, instruktor. Witamy bardzo serdecznie panowie. I panie, i panowie, przepraszam, do dzieła. No pokażmy, na czym to wszystko polega. Krótki pokaz umiejętności obrony. To taka gra wstępna. To też. Spróbujemy powiedzieć, co się dzieje. Co się dzieje, na czym polegają te techniki. No to co, spróbujmy. Są to techniki samoobrony, które prezentuje Patrycja przed napastnikiem. Może być to na przykład mężczyzna, tak? Był zachwyca rękę przed potknięciami, przed naparciem. Teraz jest duszenie, tak zwane gilotynowe. Tak, teraz obrona przed przewróceniem, tak? I zakończona dźwigną, tak zwaną palachą. Zaprezentowała Patrycja. Ale to proste techniki, panie oczywiście te techniki potrafią, prawda? No właśnie. Okej, okay. I teraz co pokażemy? Teraz zaprezentujemy techniki na tak zwanych tarczach trenera. Patrycja będzie mogła troszkę mocniej uderzać i kopać. Rozumiem. Oby tylko nie zrobiła wam krzywdy. Ja się oddalam. No i popatrz. Ja już byłem kiedyś, miałem taką okazję oglądać. Właśnie te podobne pokazy, wygląda to naprawdę groźnie. Takie kopnięcie to około z siłą 4 ton. Mniej więcej oczywiście. No dobrze, czyli tutaj jak panie widzą, jak sobie panowie słabo radzą. No i teraz co? Zobaczmy, przed chwilą mówię tutaj o instruktorze. Prawie Patrycja przewróciła tutaj pana, widzę, tymi kopnięciami. No niestety jest coraz silniejsza, nie wiem co to będzie za rok czy za dwa. Co teraz zobaczymy? Teraz zobaczymy walkę sparingową dwóch naszych zawodników. W MMA. Popatrzmy w takim razie. Czyli to jest taka kompilacja różnych walk, rozumiem, tak? No to zobaczmy. Niech się panie nie obawiają, mamy ratowników medycznych, oni są przeszkoleni, w razie czego dadzą radę. Świetnie. Można takie akcje oczywiście nagradzać brawami. Nie są to codzienne rzeczy, nie jest to łatwe. Proszę. I to panie oznacza, że boli. Czyli, że przeciwnik ma puścić. Dobra, a ja w międzyczasie troszeczkę popytam, czy naprawdę dziewczyny mogą takie rzeczy robić, nauczyć się czegoś takiego? Tak, jak najbardziej. Są dziewczyny bardzo zawzięte, często bardziej niż mężczyźni. To prawda, jest ich mniej na treningach, ale tak jak tutaj Patrycja udowadnia, potrafią walczyć bardzo, bardzo dobrze. Czy u was można nauczyć się sztuki samoobrony, czyli w razie czego, jak podchodzi do którejś z pań jakiś wstrętny facet i chce ją okraść, na przykład nie ukraść jej torebkę, albo zrobić jej coś złego, czy pani w ogóle mogą sobie radzić w takich sytuacjach? Tak, jest to ciężkie, ale poprzez dobre treningi, poprzez odpowiednie zajęcia jest to realne, można się obronić. A za chwilę będziecie pani miały też okazję zobaczyć, w jaki sposób. Patrzcie tam, panie, patrzcie, bo za chwilę wy staniecie z tymi panami i będziecie walczyć. Także te techniki już możecie sobie tam na boczku trenować. I w głowę, i nie żyje. No tak. Uff, dobra, popatrzmy teraz co. Brawo, brawo. Teraz będzie tak zwany test łamania twardych przedmiotów. Pierwszy będzie Bartek. Zrobił bardzo trudne łamanie.
A, codziennie to robicie, tak? Okej. Tu więcej nie przyjdę, już jak się zaczyna was bać. Nie no, proszę was, trzeciej chyba nie położycie tutaj. A, dobra, to nie patrzę. I później zadanie dla pań będzie, trzeba też będzie złamać te cechy, tak? I jakby kwestia do wyboru jest albo ręka, albo głowa. Możecie podejść tu bliżej, żebyście widziały dobrze, naprawdę. No nie, no proszę was, raz, dwa, trzy, cztery, pięć cegieł. Jezu. No jednak, można. Brawa dla Patrycji, znakomicie, świetnie. Bardzo dziękujemy. No to co, spróbujemy teraz przetestować te nasze panie, które mamy tutaj. Czy jeszcze coś? Czy jeszcze mamy jakieś... Jeszcze... A, no właśnie. Teraz mamy pewien określony konkurs, spróbujemy przetestować nasze panie. My tutaj z zawodnikami, z instruktorami spróbujemy to ocenić, która z pań zrobiła to najlepiej. Drugie zadanie będzie powtórzenie rzutu na Arielu. A trzecie zadanie to... Jezu, Ariel, nie wiem, czy jesteś ubezpieczony. A trzecie zadanie będzie na deser, to jeszcze powiemy. Dobra, czyli to dopiero się okaże. Dla mnie te dwa już są tutaj karkołomne dość. Dobra, czyli na początek, drogie panie, prosta rzecz, naśladujemy Patrycję. Wszystko chodzi, znaczy jakby rzecz polega na tym, żeby zabić instruktora. Żartuję oczywiście. Tak jest, czyli takie uderzenie łokciem, rozumiem? Z kolana i... Aha, z łokcia i z kolana. No to uwaga, i każda z pań teraz będzie miała szansę coś takiego zrobić. Patrycja pokazała. Uwaga, pierwsze z łokcia. Dobrze, i z kolana. Dajcie spokój. Strach się bać. Dobrze, uwaga, pierwszy z łokcia. Dobrze, jest. Czy pan wie, co pan robi? Wie pan, co pan robi? Im dalej, tym gorzej. To ja od razu mówię, reszta się rozochaca. Dobrze, ciach, okej. Okay. Komisja patrzy, która z pań to najlepiej zrobi. Można zdjąć kapelusz nawet. Świetnie, dobra, i brawami oczywiście nagradzamy. Uwaga, następna. Tak, z kolana, dobra, okej, okay. Ała. Uwaga, kolejna pani, świetnie. Ale to kolano lepiej wychodzi, nie? Jest jakby taki trochę większy rozmach. Uwaga, cyk, i z kolana, dobra. I nie żyje. Uwaga, kolejna pani próbuje. Słuchajcie, to nie są żarty. Warto nauczyć się pewnych technik, jak wyeliminować przeciwnika. I to jest jedna z tych technik. Tak jest. A pani ma już pewne doświadczenie. Ja też tak myślałem. Poczekajmy na ostatnią panią. Tam w ogóle się będzie działo. Dobra. Tak. Jest. Dobrze, że tylko dwa ciosy. Jakby były cztery, to już później by poleciało lawinowo. Uwaga. Z kolana, z łokcia, jest, słyszysz. To musiało bolać, ale fajnie, bardzo dobrze. I teraz uwaga, pierwsze zaliczone, ja zapytam wam króciutko, jak fajnie, jest to trudne, proste? Ja mam doświadczenie. Na mężu. No dobra, nie będę dalej pytał. I teraz tak, drugie zadanie będzie jeszcze prostsze niż to. Chodzi o to oczywiście, żeby zabić instruktora, jak już powiedziałem. Trzeba będzie go w pewien określony sposób rzucić o glebę. No, inaczej nie umiem tego nazwać. Czyli tak zwany rzut o glebę instruktorem. Jak to się robi? Patrycja pokazuje, ciach, tak? I tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć razy padnie i go odniosę. Ale po to mamy właśnie ratowników medycznych. Pokażcie się, że jesteście. Tak, żeby po prostu jednak przeżył, mimo wszystko na ojomie. To co? Próbuję, a to ty będziesz... Jesteś tego pewien? Okej, okay. Spróbujmy. Tak? Dobrze, ładnie. Nie bał się, nie ta noga. Nie, o tak, widzi pani? I teraz podchodzi taki luj do pani, a ona co robi? Ciach, już jest na glebie, no. I to jest bardzo proste, tylko trzeba się odważyć. Nie trenujcie tego wieczorem na mężu, bo nie ręczę. Mąż trochę inaczej spada niż ci zawodnicy. Uwaga. Dobrze, jest okej. Okay. Bardzo ładnie. Cały pis polega na tym, że tutaj musi być pewien element zaskoczenia, tak? Żeby jednak zaskoczyć przeciwnika, czyli to, jak jesteśmy zbyt wyraźne w tym wszystkim, to później przeciwnik się nie daje i na przykład się nie przewróci. Uwaga.
Mina groźna. Tak, dobra. Okej, okay. Jeszcze któreś, dobrze. Jeszcze mamy raz, dwa, trzy panie. No, dobrze, tak. Uwaga i aplauz, świetnie. Już się boi. Dobra. I teraz zróbmy tak, że to nie tak łatwo jest. Pouciekaj trochę. Brawo! To było niesamowite. Super. Wielkie poświęcenie. Dobrze, że żadnej kamery nie założyła i na przykład no wtedy cuda się dzieją. To co? Fajnie, bardzo mi się to podobało. Musimy to opowiedzieć, czy pokazacie? Opowiedzieć. Spróbujemy zrobić krótką walkę z instruktorem, tak, Arielem. Nie z matką, że tak jest, bo nie da rady. Niestety. A że on sami wszystkie reszta ma? Nie, nie, po kolei, bo tak już jest odrany. Okej, okay, to spróbujemy. Ariel. Uwaga. I co, pojedynczo robimy? Dobrze, pojedynczo. Nie dasz rady, ja wiem. No co wam przed całą imprezą mówiłem, że nie dasz rady. Tak, a tutaj dopik na trybunach. Dobra, udało się. Tym razem mówiłem, że to nie jest takie proste. Druga pani, zapraszamy. Emocje nam tutaj rosną, kochane panie. Uwaga. No i zasada jest... A, już pewien chwyt nauczyła się, zobaczcie. Czyli nauka nie idzie w las. Bardzo dobrze. Można to przewrócić, świetnie. Za głowę, za... Tylko nie za włosy. A, włosy są krótkie, nie da się złapać. I chyba o to chodzi. Okej, okay, dobrze. I wypchnąć go, wypchnąć. Dobrze, brawo, świetnie. I większa energia tutaj... No i spryt tutaj troszeczkę potrzeba, żeby sobie dać radę. Dobrze, ucieka. Dobra, udało się, świetnie. Kolejna pani. No, podejście spokojne, ale tu się na macie być. No i prosto. Bardzo, nie poddawaj się tak łatwo, no. Nie tak łatwo, bo przecież to trochę muszą popracować te nasze panie. Żeby zobaczyły, że nie tak łatwo z chłopem się wziąć w szranki, tak? Ale jednak, zobaczcie, panie są mocne są. I zagrodne. Dobra, uwaga. Dobrze. No, ciało, bardzo trochę. Tak, i proszę. Bardzo ładnie. Brawo, brawo. A to była i sztuczne. Trochę techniki i trochę. I szybko poszło. I co, mam jeszcze jedną panią? Jeszcze dwie mamy panie, tak? Który teraz? Dobrze. Można i tak. No i teraz podejście jest spokojne, moi drodzy. I co teraz się zacznie dziać? Tak? A, że sam pójdzie, że sam pójdzie. Musiałoby być niestety warunek spódniczny. A jednak na spodnie też się udaje. Brawo, brawo, moi drogi panie. Świetnie sobie poradziłyście. I rady wszyscy zostali wypchnięci z maty. Wielkie brawa. To macie już swoje typy? Wiecie? Dobra, to słucham. Najlepsza zawodniczka. Zróbmy taką dramaturgię, od tam drugiego miejsca zróbmy, dobra? Drugie miejsce zajmuje? Najważniejsza, czyli zegarek tam za 500 od Krzysztofa Gerka. Zegarmistrza zaprzyjaźnionego z naszym kinem. No i kto? Najlepszą zawodniczką uznajemy panią pierwszą, Żółtę. Panią z numerem 1! Brawo! I oczywiście zegarek bardzo dziękujemy. Gdzie do was można przyjść tak przy okazji? Szybciutko zapytam, że jeśli któraś z pani miałaby ochotę, to wystarczy przyjść. Bo gdzie, na jakiej zasadzie? Zapraszamy na ulicę Piłsudskiego 20. Jest to taki pawilon za lotem. Niedawno mamy tam otwarty klub. Bardzo dużo powierzchni, dużo miejsca ma. Fajni instruktorzy i zapraszamy serdecznie. Rozumiem, że zajęcia dla pań, tak? Czy to są zajęcia takie ogólne? Czy samobrona dla kobiet? Tak, mamy różne zajęcia dla dzieci, dla dorosłych, dla mężczyzn, dla tych, którzy chcą być zawodnikami, ale także dla pań, które chcą po prostu potrafić się obronić i fajnie spędzić czas w naszej chwili. Składamy taką grupę, na przykład z pań, które przychodzą do kina kobiet i walczymy, nawet się broni, ale części spadł.